Khan, we in the house. Introduce yourself to the world. Cutman Don. I remember we met in Vegas at the Andre Ward Kovala at the party. Uh-huh. As we know, Mr. Fanfara was one of the head sparring partners for Andre Ward. And we know that he's trained with Virgil Hunter, man. How was camp for this whole thing, man? It was great, man. We had a great camp. He's in great condition. His mind is right. We're ready to do this. Nice, man. Yeah. So Virgil, man, looks like he's probably landing right now. Yeah. If he's not here now, he should be touching down pretty soon. The whole team coming in? Yes, that's right. Everybody. Andre Ward. Amir Khan. Amir Khan, Peter Quillen, the whole nine yards. The whole team? Yes, sir. Everybody? Yeah. Tell me, man, how do you see the whole fight going down? Well, you know, I know that Chad is, you know, he's a little bit on the other side, you know, and Andre's a younger man. We know he'll fight you. Chad, he got his work cut out for his motherfucking ass. Everybody's cutting him out. They think everybody's cutting Chad Dawson out, thinking he's 32 years old, he's finished. I mean, I wouldn't say he's finished, man. Well, I wouldn't say he's finished, but he ain't been looking too swell in his past four or five fights. You know, he's been on a decline ever since he fought Ward. You know, so that give you a little something to gauge him by, you know. We're going to see. Exactly. Saturday night, the fight. Fanfara wins the whole fight. As they say, let the best man win. Absolutely. Who do you guys have on your radar that you would love him to get in the ring with? You mean after? After the Saturday. After Chad? Yep. Well, you know, you take fight one fight at a time. We haven't really thought about anybody beyond Chad as of yet, you know. He's not talking about the rematch with Joe Smith Jr.? He wouldn't want that? No, we haven't even mentioned that, but, according to, you know, his management and his trainer, Virgil Hunter, if the money's right and the time is right, I'm sure they'll probably make it happen. Exactly. You know. A couple last words for fans worldwide. A couple last words for your fans. Year 2017 is going to be a great year. It's already started. It's already good already. And we're just looking forward to bigger and better things for their whole entire team. Last question, because I totally forgot. Andre Ward, will the rematch happen with Sergey Kovalev? I believe it's going to happen. It's in the contract, and Andre is an honorable man, and I believe he'll honor that contract. You know? Andre is has the heart of a champion. The dude is too stubborn to lose. I've been knowing him all his life. He's an incredible athlete. So in the rematch, if it happens, which I'm sure it will, Dre gonna even put on a better performance. Beautiful. Thank you, sir. Always a pleasure. My pleasure. Thank you. Boxing.com, Andre Fanfara in the house. Andre, na wie, jak ten cały obóz wyglądał? Cały obóz bardzo dobrze. Bazooka Joe. Bardzo dobrze. Co to za guma, nie jakaś ta? Bazooka, dobra guma. Paciuka. Jest dobra. Paciuka, bez. Nie, teraz poważnie mówimy, Andrzej. Poważnie. Obył w Chicago, przepraszam, w Kalifornii bardzo dobrze. Praktycznie spędziłem tam półtora, albo nawet dwa obozy, bo przygotowywałem Andre Warda do walki z Kowalewem. Tam też sparowaliśmy, robiłem treningi i naprawdę końcówką czułem się, jakbym już był gotowy na walkę, a zostało jeszcze parę miesięcy, tak? Także kiedy wróciłem z Vegas i z krótkich wakacji, tam 3-4-dniowych, zacząłem znowu mocno trenować, ale byłem już tam w dobrej formie, także ten obóz zaczęliśmy z górnej półki. No i jestem świetnie przygotowany, raczej. Ważę teraz może 180 funtów, 188 po treningu. Zrobiłem lekki trening, jest kondycja, jest moc. Z wagą nie miałem problemów, czuję się świetnie mentalnie, fizycznie, także teraz wychodzi do ringu i boksować sobie. Gadałem teraz prawa ręką Virgil Huntera, trener, jego prawa ręka, ten mały, tego ziomek. Powiedział, że no iż wszyscy tutaj lądują w tym momencie. No, Amir Khan, Andre Ward,
Virgil, twój trener. Samo poczucie cię, twój cały ekipa, Peter Quillin jest tutaj w tym momencie, gdzie wszyscy będą wspierać siebie na tej walce. Jak samo poczucie do tego? Oczywiście, no świetnie się czuję, że chłopaki przyjeżdżają z Kalifornii. Quillin, Andre Ward i reszta, tak, Amir Khan przyjeżdżają wspierać mnie tutaj w Breakfast Center w sobotę. Na pewno będzie to jeszcze większa motywacja dla mnie, większe wsparcie. Ale staram się o tym nie myśleć, staram się myśleć tylko o sobotnim pojedynku. Naprawdę jestem świetnie przygotowany, robiłem swoje najlepsze czasy, najlepsze treningi. Dużo nowych rzeczy, ale które bardzo dobrze mi wychodziły, także jestem przygotowany, czuję się świetnie, mentalnie także, także nic innego jak tylko mieć możliwość szczęścia w tą sobotę, wyjść do ringu i zrobić swoje. Andrzej, oglądasz jakieś ostatnie walki Chad Dawsona? Jakieś plusy, minusy z tego? Tego ostatnią walkę oglądałem z Corneliusem White'em. Wiadomo, wcześniejsze walki też oglądałem, ale to było dobrych parę lat temu, także oglądałem Chada z tych jego najlepszych czasów. Oglądałem Chada, który boksował ostatni raz, także jest to na pewno troszeczkę inny Chad, ale słyszałem, że robi też świetny obóz, że jest w dobrej formie i o to mi też chodzi, żeby on tutaj nie przyjechał po swoją wypłatę, ale żeby przyjechał i pokazał zęba, że chce z nami wygrać i chce jeszcze wrócić, tak? Wtedy będzie to dobra walka, a nie będzie to walka po prostu, żeby przyjechał i zrobił to swoje, tak? Także ja jestem się nie przygotowałem, tak jak mówię. Gotowy na sobotę, co było widać dzisiaj na treningu medialnym, na całym obozie. Także jestem nastawiony super i nie mogę doczekać soboty. Sobotę, wygrywasz walkę. Co jest następne na tym na radarze? Kogo masz? Nawet nie kończ pytania. Nie chcesz. Bo nie chcę o tym myśleć. Dużo dziennikarzy mi zadaje to samo pytanie, co następne, czy rewanż z Smithem, czy jakaś walka ze Stevensonem, czy może co innego. Nie ma to nie myślę o niczym innym, bardzo jak tylko o sobotnim pojedynku z Chadem Dawsonem. Jestem skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym, co będzie później. Pewnie pogadamy w poniedziałek. Wiadomo, po walce będzie jakaś mała imprezka, luzik. W niedzielę wracam do Chicago, zobaczę swojego syna i żonę, których nie widziałem już 2 tygodnie, a spędziłem z nimi teraz razem z synem 6 miesięcy, także nie mogę się tego doczekać. No i teraz boksuję też i nie tylko dla rodziny, dla żony, ale też dla swojego syna i chcę mu pokazać w sobotę, że jego tata potrafi być i wygrywać. Jak widzisz główną walkę? Kitoman i Danny Garcia. Nie widziałem ich treningu dzisiaj, ale widziałem treningi wcześniej, gdzie jak się przygotowywali. Na pewno 2 świetnych zawodników. Ciężko powiedzieć, kto wygra, bo naprawdę dwóch zawodników, którzy mocno biją, którzy są pewni siebie, także 50-50, ale może delikatnie na Trumana bym wstawił. Jeszcze ostatnie słowa na twoich kibiców na całym świecie. Na całym świecie na moich kibiców, oglądajcie mnie w sobotę, kto nie może oglądać, przyjedźcie do Nowego Jorku, Breaking Center, ja jestem gotowy, zobaczycie jak zawsze, mocne uderzenia. I Andrzeja Pompa. Dziękuję serdecznie.